Panie pośle, wiadomo, że może pan zostać przewodniczącym Komisji Śledczej w sprawie hazardowej, tak przynajmniej zakłada Platforma Obywatelska. Opozycja, a szczególnie Prawo i Sprawiedliwość uważają, że jest pan dość dobrym kandydatem. Nie podobała im się jedynie wypowiedź, że premier i pan Kamiński to nie tej samej klasy zawodnicy. Jeżeli tak będzie, że stanę się członkiem Komisji Śledczej, to będzie najtrudniejsze wezwanie, które przede mną postawiono. Najtrudniejsze zadanie, które dano mi do tej pory do zrealizowania. W ogóle uważam, że komisji śledczych jest w naszym kraju za dużo. Powinny się tym bardziej zajmować organy ścigania, policja, prokuratura, sądy, niż parlamentarzyści. Może się tak paradoksalnie zdarzyć, że jeżeli będą powstawały kolejne komisje śledcze, że komisji śledczych w parlamencie będzie więcej niż tych komisji merytorycznych. To znaczy, że cały Sejm zamiast pracować nad dobrym prawem, będzie przede wszystkim łapał złodziei, w cudzysłowie mówiąc. Każdy ma prawo wyrażać swoje opinie. Ja jestem zaskoczony tym, że nikt nie stawia zarzutów kandydatom do członków Komisji Śledczej za to, że oni mówią, że musi być konfrontacja, a stawia się zarzuty jednemu z kandydatów, który mówi, że nie musi być konfrontacja. Wszystko i tak zdecyduje się dopiero w momencie powołania Komisji Śledczej, bo to ona określi tryb swojej pracy. Panie pośle, na razie ten projekt jest złożony w trzech komisjach, dyskutowany. Słyszy się, że termin 2 tygodni to termin dobry, żeby ta komisja powstała. 3 kluby parlamentarne złożyły swoje projekty. Wszystkie 3 zostały skierowane do 2 komisji sejmowych, do Komisji Ustawodawczej i Komisji Finansów Publicznych. 3 listopada połączone komisje debatują nad tymi 3 projektami i jeżeli będą w stanie stworzyć z tego jedno sprawozdanie, to wtedy na następnym posiedzeniu Sejmu może być ono przegłosowane, czyli może być utworzona komisja śledcza. Wtedy jeszcze trzeba powołać w jej skład kandydatów na członków i dopiero wtedy komisja może określić, w jakim trybie będzie pracować. Trwają bardzo silne przepychanki co do meritum komisji, czyli tego, czy osądzać tylko samą aferę hazardową, czy też lata przeszłe, kiedy rządziły PiS i SLD. Najważniejsze, żeby z pracy tej komisji miała korzyść Polska. To znaczy, żeby w wyniku jej pracy poprawić sposób tworzenia prawa, czyli poprawić proces legislacyjny tak, żeby znacząco zmniejszyć zagrożenie aferami, które dotyczą w największym stopniu chyba tych obszarów hazardu, prawa hazardowego, ale innych też. Pamiętamy, że Komisja Rywina wskazała winnych, ale nie sformułowała wniosków dotyczących procedur legislacyjnych. Może dlatego kolejne afery. Ja bym chciał, żeby ta komisja przede wszystkim pokazała, jakie są złe rzeczy w procesie legislacyjnym, jakie są dysfunkcje i patologie i wnioski przedstawiła, jak je usunąć. Wtedy będzie korzyść dla Polski, bo będzie można stanowić lepsze prawo w przyszłości. Mówi się, że komisja ma potrwać do końca lutego, czyli duże tempo, panie pośle, czy to jest realne? Jest realne, dlatego że Sejm określi również obszar pracy dla tej komisji. Jest takie powiedzenie, że jeżeli ktoś ma za dużo czasu, to robi wszystko gorzej. Więc ja uważam, że czas, który będzie określony przez Sejm dla komisji, również zakreśli sposób jej pracy. Jestem przekonany, że jeżeli ma być korzyść dla Polski, a nie tylko widowisko z tej komisji, to wtedy ta komisja musi sprawnie i szybko pracować i w realnym terminie zakończyć swoją pracę sprawozdaniem, w którym będą wnioski co do zmian procedur tworzenia prawa.
Przed panem ogromne wyzwanie, bardzo dużo pracy, ale również to, że już opozycja zarzuca panu to, że jest pan jednak z PO i będzie pan forsował linię tej partii. Ja bardzo się cieszę z tych wszystkich pozytywnych ocen, a trochę mnie rozbawia taka ocena, że w zasadzie to nie jest dobre, szkoda tylko, że z PO. Oczywiście jest dużą trudnością, jeżeli ktoś posiada ściśle zdefiniowane poglądy polityczne, a ja takie posiadam, no, określam siebie jako chrześcijańskiego demokratę, jest trudno działać w oderwaniu od swoich poglądów politycznych. Ale ja myślę, że już udowodniłem, pracując jako prezes Najwyższej Izby Kontroli, że mając określone poglądy polityczne, potrafię działać apolitycznie. I może dlatego jestem tym kandydatem. Bardzo dziękuję, panie pośle. Dziękuję serdecznie.